Wow, good job. Będę nalewała, dobra? I nie obiera się jej więcej. Nie. Dobra, tak wygląda nasz stół wielkanocny. Gdzie są te jajeczka? You don't like vinegar? No, because okay, don't hold the spoon. One, two, gentle, a little bit more gentle. Three. Good job. And now Emma. Yes. Good job. Okay, and now Emma, yeah? Now Emma. Thank you. Careful. Ach, te kolorowanie jajek z dziećmi. Zajęło to bardzo długo, a dużo cierpliwości potrzebowaliśmy wszyscy, żeby to jakoś wspólnie zrobić, ale myślę, że dziewczynki się fajnie bawiły. Ich się śmiały, że to jest tak jak eksperyment i kolory były wszędzie i było bardzo dużo sprzątania po tym też, ale zabawa była fajna i to najważniejsze się liczy. Dobrze, że nam się nie śpieszyło, mogliśmy to sobie na spokojnie zrobić i trochę się przy tym pobawić. Ciekawa jestem, czy używacie właśnie takie farby jak my z octem i na różne kolory, czy jakieś inne metody używacie. Dajcie znać w komentarzach poniżej, bo po prostu jestem ciekawa i może od Was czegoś się nauczę fajnego i w następnym roku zrobimy, pokolorujemy jajka trochę inaczej. Wow, good job! Wow! Wow! Mami! Wow! Witajcie! Dzień dobry, witajcie w vlogu wielkanocnym. Nie wiem jak to będzie wyglądać, trochę nie zaplanowałam jak ten vlog będzie wyglądać, bo ja teraz pieczę, gotuję, spędzam czas z dziewczynkami, wiecie, pracuję i tak dalej. No ale będzie dużo gotowania na pewno w tym vlogu. Idziemy dzisiaj do kościółka poświęcić jajka. Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o kościół i takie inne rzeczy, to nie lubię tego pokazywać na vlogach. Nagrałam na przykład chrzciny też, żebyśmy my bardziej mieli na pamiątkę i tak dalej. Ale nie chcę po prostu, żeby moje poglądy religijne wpływały na innych i myślę, że to jest taka rzecz bardzo prywatna i to jest takie rozmawianie o tym, to jest trochę poza mojej strefy komfortu, I guess. No, ale idziemy dzisiaj do kościółka poświęcić jajka. To jest jedno z moich ulubionych rzeczy z dzieciństwa. Pamiętam jak po prostu chodziliśmy z rodzicami do kościoła i to był taki super, super miły, fajny, spędzony czas. No i też chcę jakby to utrzymać dla dziewczynek, że dzisiaj idziemy właśnie do kościoła poświęcić te jajka. Wczoraj dekorowaliśmy jajka, dzisiaj właśnie ogarniemy koszyczek. Potem myślałam, że pójdziemy sobie wspólnie na spacer. Znajomi potem przychodzą, wiecie, tak chcę, żeby to były takie miłe, fajne wspomnienia. No i co, teraz robię pasztet, tylko musiałam trochę odejść od przepisu. Przepis mam, zjadło nam, ja w ogóle mam dwie jej książki, uwielbiam jej książki. A to jest pasztet wegański, ale powiem Wam, mój tata, który jest bardzo taki mięsożerny i tak dalej, jak on spróbował ten pasztet, to sam nie chciał wiedzieć, że nie ma tutaj mięsa i nawet ona sama w tej książce napisała, że bez tego pasztetu ta książka by nie istniała, bo jest taki popularny ten przepis. So, jak macie okazję wypróbować, to próbujcie. Ja, jak mówię, trochę się boję, bo
nie miałam, miałam puszkę soczewicy, w ogóle nie wiem kiedy to nabyłam. No chciałam to wykorzystać, bo robię teraz takie pustki w szafkach i sprawdzam terminy ważności i tak dalej, no i chciałam się tego pozbyć. No i tak sobie pomyślałam, że to zrobię, ale to nie był pełny przepis, pełne wymiary, to tak trochę pozmieniałam to, zobaczymy co z tego wyjdzie, no. Myślę, że będzie ok. Trochę tam mniej cebuli dodałam, trochę mniej przypraw. Tyle samo żurowinę, bo lubię żurowinę. Ale jak ten, oglądam taką TikTokerkę i ona zawsze mówi we use what we have. No i to właśnie we use what we have. Na pewno będzie ok. Tak to wygląda przed piekarnikiem. A nie mogę teraz wsadzić do piekarnika, bo piecze się chlebek. O, muszę zdjąć górę. Ja już pomalowana. Elsa, chcesz Elsa, żebyśmy... Dobra, już włączamy Elsę. Dziewczyny jedzą rosół. Dobrze, że wczoraj ugotowałam. Mamy duży gar. Mamy co jeść. Ja zapomniałam, słuchajcie, do koszyczka babki. Ale miałam takie małe foremki. Tu teraz pieczę w ostatniej chwili babki. Ale nie wiem, czy będę miała wystarczająco mąki na inne, ale dobra, zawsze można dokupić mąki, ale sernik już jest upieczony. Dzisiaj można, jutro nie można, wiesz? Jutro sklepy są zamknięte. Sałatka jeżynowa gotowa, a pasztet też w lodówce. Proszę? Dziś nie można, bo idziemy do kościoła, a po kościołku możemy, wiesz? No? A, wiesz, okej. My już po kościele. Chciałam wam pokazać moją nową sukienkę. Jestem bardzo z niej dumna. I don't know, it's really... Jest fajny kolor i ma kieszenie. I tak, i mieliśmy pójść... chcieliśmy pójść na spacer i może wstąpić do jakiejś kafejki, żeby napić się kawy, ale wszystko jest zamknięte. Już nie mieszkamy w Warszawie. No, byłam... Jak mówię, byłam trochę w szoku, że wszystko jest zamknięte, bo jutro to tak, a dzisiaj... water? Here it is. Can you open it? No i co? Idziemy sobie, Emma się zdrzemnęła. Wracamy do domku. I przez to, że jest taka piękna pogoda... you wanna show them? Yeah? What do you have? Byliśmy w sklepie. Ja też mam! No i lizaki kupiliśmy, bo mi trochę brakowało mąki. No i obiecałam dziewczynkom wczoraj, że po kościółku kupimy lizaki. No i teraz mamy, tak? Mmm, yummy, super. No, ale super pogoda jest dzisiaj. To idziemy sobie powoli i będziemy się bawić na zewnątrz. Jak najwięcej czasu na zewnątrz dzisiaj. Wróciliśmy, ja już tutaj próbuję posprzątać. Jeszcze jedno ciasto chcę upiec, jeszcze jeden chlebek. Ale już powiem wam szczerze, że trochę muszę odpocząć, bo od 6 na nogach z tym pieczeniem, gotowaniem i tak dalej. Nie żebym narzekała, bo ja to lubię robić. Jakbym nie lubiła robić tego, to bym kupowała chleb, kupowała ciasto, bo like czemu nie, ale przez to, że to lubię robić, to nie, ale kuchnia jest w stanie takim, że szok. No i co? Ciekawa jestem, jak u was to wygląda w domach, czy kiedy wy pieczecie i gotujecie, czy właśnie w piątek, w sobotę. No, dajcie znać, bo jak mówię, jestem po prostu ciekawa, bo ja jakoś pamiętam, że chyba w sobotę wszystko ogarnęliśmy, ale dobra. Chyba się przebiorę, żeby nie brudzić tej sukienki, bo chciałam ją też jutro nałożyć, bo jest taka fajna, właśnie jak widać trochę taka nieelegancka, ale też taka fajna na wiosnę, lato, so, yeah. It's yesterday, huh? Mm-hmm. Easter bunny! Ah! What? What, mommy? Oh, the basket! Then he came! He came? Emma, look! Emma, look, here! Here!
What's there? You think he also looks beautiful? Look, Emma. We got that pretend bottle. Mm-hmm, you got a pretend bottle. Just for fun, we got a plant. I think it's for our plants. Plants. Mm-hmm, you got that a chocolate egg. We can put a real bottle in this. Mm-hmm. Elsa and Anna markers, yeah. All of the princesses. Mm-hmm. Wow, look how lucky you are from the Easter Bunny. What's that? Play-Doh. Play-Doh? I told you we got Play-Doh. Mm. Dobra, poszłyśmy tutaj na ogródek i tutaj dziewczynki wszyscy szukają jajka. Dużo jest tych jajek? Tak. Tak. To my jej trochę dajemy. A, to fajnie. I wiecie co? Jest Jerzy też tutaj i może też może schowamy dla niego, bo on jest taki mały, co? Okay, schowajcie kilka dla niego. Troszeczkę. A schowaj mu dla niego gdzieś, żeby on znalazł, dobrze? Tak, ale żeby on też najłatwiejszy, bo on jest malutki. Tak, no super. A ja znalazłam piskraczkę. No, jaki fajny. Znalazłam bardzo dużo. Dużo? Super. Gdzie są te jajeczka? Gdzie są te jajeczka? Napisaliśmy tutaj na grupie osiedlowej, czy ktoś by chciał się dołączyć do szukania jajek i kilka rodzin się zgłosiło i pochowaliśmy po prostu na osiedlu w kilka różnych backyards, ogródków i no, dzieciaki szukały i fajnie się bawiły. Naprawdę jak macie taką okazję, to super zabawa. A nie wiem, dla mnie to jest takie, patrząc się, jak dzieci szukają jajka, to jest fajnie przed śniadaniem, przed takim jedzeniem i siedzeniem przy stole, to zupełnie fajnie tak to robić. Dobra, tak wygląda nasz stół wielkanocny. Wędliny, sałatka, pasztet, święconka, trochę świeżych warzyw, bo wiecie, lepiej. Będzie tutaj jeszcze biała kiełbasa. Chlebek świeżo upieczony, taki chrupiący. Słuchajcie, myślę, że super wyszedł. Nie jadłam wczoraj. Wczoraj, tak, ale to jest nowy. Dzisiaj rano upiekłam. No i czas, sernik będzie później. Herbatka teraz się robi. Wszystko naraz. Co nie było pokazane tutaj na stole jest, że też mieliśmy żurek, bo wiem, że ktoś powie, jak to święty wielkanocne bez żurku, ale akurat mój wujek to przyniósł do nas, dlatego tutaj nie pokazałam, ale był jeszcze żurek, było naprawdę tyle jedzenia, że podzieliliśmy się jeszcze trochę i będziemy chyba to jeść jeszcze kolejny tydzień. Tak, tak to jest po świętach. No i po śniadaniu poszliśmy na długi spacer, tak z półtorej godziny, dwie godziny i potem obejrzeliśmy film i poszliśmy spać, bo po takim jedzeniu i spotkaniach i tak dalej to był czas na relaks. A potem już kolejnego dnia... Happy Shingles Dingles!
No more. Mommy, can I take off my hat? Yeah. Emma, I'm gonna be wet too. Emma's wet? Do you want a towel? Yeah. Okay. Emma, just yes. No popat. No popat. Emma popat. Emma popat tam. Będę nalewała, dobra? Czyli nie obierać jajek więcej? No to chyba nie. Nie. Ja robię inne żury. Lepsze twój. Ja robię wielkanocne żury. No, twój lepszy. Kategorii. Stay to find every hidden. No kochani, tak spędziliśmy nasze święta wielkanocne. Bardzo rodzinnie. Na pewno może będziecie mieć pytanie. Nie na pewno, może będziecie mieć pytanie, gdzie jest Ula i Roman. Oni są w Kanadzie, teraz spędzają święta z Anią, z Łukaszkiem i ze Steve'em i z rodziną tam. No i my tutaj spędziliśmy czas z babcią, z wujkiem. Było naprawdę bardzo miło, relaksująco. Dużo czasu spędzaliśmy na zewnątrz, bo pogoda super. No i tak spędziliśmy święta. Mam nadzieję, że też u Was było tak miło jak u nas, bardzo podobnie. Życzę Wam kolejny raz wesołych świąt, zdrowych i wszystko, po prostu wszystkie najlepsze życzenia, o które możecie pomyśleć, to Wam to życzę. No i co, kochanie, tutaj zakończę tego vloga. Jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!